24 maja w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się uroczysta gala i wręczenie statuetek polskiego godła promocyjnego Teraz Polska. W 20. jubileuszowej edycji konkursu wyróżnienie przyznano 13 produktom, 9 usługom, 3 przedsięwzięciom innowacyjnym, 9 gminom. W kategorii najlepsze usługi laureatem został Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Godło Teraz Polska otrzymują kompleksowe usługi edukacyjne oferowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Statuetkę odbierze pan Jerzy Wątroba, prezes zarządu. Kapituła przyznała tę prestiżową nagrodę po ocenieniu usług edukacyjnych świadczonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego dla mieszkańców regionu, szkół dla młodzieży i dorosłych, kursów, poradnictwa zawodowego, a także szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wiodącą instytucją szkoleniową w regionie, która działa od ponad 60 lat. W tym okresie ZDZ przeszkolił na kursach ponad 1 000 000 osób, 32 tysiące osób ukończyło szkoły, a prawie 30 tysięcy osób skorzystało z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Warto podkreślić, że blisko 23 tysiące mieszkańców regionu przeszkolonych zostało w ramach projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kielecki ZDZ jest laureatem wielu nagród i wyróżnień takich jak Europrodukt, Laur Świętokrzyski, Najlepsza Inwestycja w Człowieka, Nowator 2007, Lider Regionu 2009 czy Świętokrzyska Nagroda Jakości. Przyszedł zatem czas na godło Teraz Polska, które jest najlepiej rozpoznawalnym znakiem promocyjnym przyznawanym jedynie produktom i usługom, które dzięki swoim zaletom jakościowym, technologicznym i użytkowym wyróżniają się na rynku i mogą być wzorem dla innych.